Łukasz, zgodzisz się z tym, że dziś rywal był bezlitosny, no i wykorzystał wszystkie wasze błędy w obronie? Na pewno w obronie, jak i niepotrzebne kary zrobiliśmy. No ale taki jest już hokej. Jak popełniamy błędy, rywal to wykorzystuje. Tak samo mieliśmy sporo sytuacji. Bramkarz Katowic obronił wszystko, co mógł. Potem się to zemściło, no i wpadły bramki już. No, dziś zagrałeś po raz pierwszy w tym sezonie, ale wszedłeś na lód w bardzo trudnym momencie. Co wtedy czułeś? Co czułem? Nie wiem sam, co czułem, ale chciałem pomóc jak najbardziej drużynie, żeby to ten wynik jakkolwiek wyglądał. Nie wiem. Walczyliście do końca, no ale wynik był jaki był. Ciężko było się zmobilizować? Znaczy, na pewno było to przygnębiające, jak dostawaliśmy bramkę za bramką. No ale po tym, jak zmieniłem Filipa, można powiedzieć, że drużyna się tak bardziej pobudziła. Ta zmiana coś dała, zaczęliśmy lepiej grać w tej obronie. Lepiej trochę w ataku robiliśmy sobie sytuację, w końcu bramkę strzeliliśmy. Więc można powiedzieć, że to był taki dodatkowy mały impuls do tego, żeby wziąć się do roboty i jakkolwiek powalczyć o wynik. No teraz chyba trzeba się odbudować mentalnie, wyczyścić głowy, zapomnieć o tym meczu, no bo w niedzielę kolejne ciężkie spotkanie w Tychach. Tak, ciężkie spotkanie, trzeba się zresetować, odpocząć, zregenerować, a jechać do Tychów po 3 punkty, zawalczyć o to, żeby to jakoś wyglądało w tej tabeli i kolejne punkty zdobywać.